Cześć, witajcie. Z tej strony Kasia z podróżowania przez V. Przychodzę dzisiaj do Was z bardzo radosną dla mnie nowiną. Otóż przez ostatnie 2 tygodnie mieszkaliśmy w wanie w Warszawie. To wszystko za sprawą tego, że znajduje się tam studio, w którym nagrywałam audiobooki. Nagrałam 2 audiobooki naszych książek, Wielkiego Wozu i Drogi, ponieważ doszliśmy do wniosku z Łukaszem, że my najbardziej lubimy właśnie taką formę książek. Kiedy ruszamy w podróż, kiedy gdzieś się przemieszczamy, zawsze właśnie sięgamy po audiobooki. Ja kiedy biegam, również słucham audiobooków, dlatego pomyśleliśmy, że nie może zabraknąć również audiobooków, które dedykujemy Wam, ponieważ wiemy, że i Wy podróżujecie, zaczynacie swoje przygody z vanlife'em, z małymi samochodami, z wszelkimi podróżami właśnie samochodowymi i jest to idealny czas, czas wakacyjny, by sięgnąć po audiobooki, troszeczkę dowiedzieć się więcej, jak to jest mieszkać i żyć na pełen etat w kamperze. Z okazji premiery tych audiobooków, która właśnie się zaczyna, mamy dla Was świetną cenę i świetną okazję. Jeśli zdecydujecie się od razu zakupić 2 audiobooki, czyli 2 części naszych książek, to zapłacicie za nie tyle, co za 1 książkę papierową. Bardzo serdecznie zapraszam Was do naszego sklepu, sklep podróżowanie.pl. Tam znajdziecie właśnie audiobooki, tam znajdziecie książki papierowe, jeśli jeszcze się w nie nie zaopatrzyliście. Zachęcam Was do słuchania i czekam na Wasze opinie. Mam nadzieję, że Wam się spodobają, ponieważ audiobooki czytam ja. Jest to dla mnie premiera w takiej właśnie roli, w roli lektorki, ale włożyłam w to mnóstwo serca i mam nadzieję, że poczujecie właśnie te dobre emocje. Do usłyszenia. Słuchając książki o muminkach, trafiliśmy na piękne słowa Włóczykija, które idealnie pasowały do tej sytuacji. Wszystko staje się trudne, kiedy chce się posiadać różne rzeczy, nosić je ze sobą i mieć je na własność. A ja tylko patrzę na nie, a odchodząc staram się zachować je w pamięci. I w ten sposób unikam noszenia walizek.